Cześć. Mam tu specjalną wtyczkę Aerial45, która nie wymaga zaciskarki. I w tym filmie pokażę, jak ją używać. Teoretycznie jest to proste, ale sam kilka błędów na początku popełniłem. Można taką wtyczkę kupić dla kategorii 6 i 7. Tak wygląda wtyczka. Jest metalowa. Wewnątrz wtyczki mamy element montażowy, w którym będziemy układać żyły. Ja użyję standardu B, ponieważ w takim mam już drugą wtyczkę. Układam według kolorów na tym elemencie. Górna część to żyły wkładane przez otwory, a dolna to wsuwane od spodu. Warto je tak od razu podzielić i ułożyć. Następnie docinam żyły. Ważne, aby te wciskane były krótsze. Teraz mogę już ułożyć element we wtyczce i ją zamknąć. Na początku nie było to takie łatwe. Jeszcze zabezpieczenie przed wyrwaniem. Przy zamykaniu powinno być kliknięcie, a wtyczka powinna być całkowicie zamknięta. Wtedy dopiero żyły będą dobrze ułożone. I można zakładać osłonkę.
pozostało przetestować. Jak oceniam tę metodę? Trudniejsza, bardziej czasochłonna, łatwiej o błędy. Zdecydowanie wolę zwykłą zaciskarkę, ale jeśli jej nie będę miał, to ta wtyczka też się sprawdzi. Napiszcie w komentarzach, co myślicie, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.